Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, zwołanej na wniosek Pana Burmistrza. Witam radnych oczywiście, witam Pana Burmistrza, Komisji Karnej, ich współpracowników Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, porządek, który dzisiaj mamy na sesji, pozwolę sobie to odczytać. I tak w punkcie pierwszym otwarcie sesji, co już uczyniłem, w punkcie drugim przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, w punkcie trzecim informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w punkcie czwartym sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonywania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków. W punkcie piątym podjęcie uchwały w sprawie i pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 5/16/19 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035. Druga uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 5/15/19 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Prusice. I trzecia uchwała dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W punkcie szóstym interpelacje i zapytania radnych. W punkcie siódmym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. W punkcie ósmym wolne wnioski i informacje. W punkcie dziewiątym zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski, jeśli chodzi o porządek? Panie Przewodniczący, na podstawie statutu proszę o wykreślenie z porządku obrad punktów 2, 3, 4, 6 oraz 7. Sesji w dniu 14 sierpnia 2019. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest za tym, aby wykreślić punkty przez Pana Burmistrza zaproponowane? Punkt 2, 3, 4, 6 i 7. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosowanie. Szanowni Państwo, wiadomo, kto jest przeciw. Wnioski głosujemy bez. Dlatego pytam, bo to się nie zdarza często. W związku z tym, kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uważam, że punkty, które wcześniej wymieniłem, zostały wykreślone z porządku dzisiejszej sesji. Szanowni Radni, pragnę informować, że na stan 15 radnych jest obecnych według listy. A pan. Ja przepraszam, jeszcze podpisy. A proszę podać panu Robertowi. A zatem Rada jest zgłaszana do podejmowania uchwał. Dziękuję. Szanowni Radni, przechodzimy zatem do punktu podjęcia uchwał w sprawie. W związku z tym, że nie było po prostu wcześniej komisji, więc te uchwały tutaj nam pani skarbnik omówi szczegółowo. Pytania, które padną, można zadawać bez problemu, a myśmy pewne sprawy wyjaśnili. W związku z tym proszę zacząć może od pierwszej uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 5/16/19 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035. O tego bardzo proszę. Ja mówię zmiany wieloletniej prognozy finansowej, które pojawiły się na tej sesji.
Nie
ceny które zmiany na to mniejsze. Także to nie to wszystko jest. W zakresie tego, co się zmienia, nie ma tego określenia na sobie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o pytanie do pani radni, jeśli są takie. Radny Leśmańska, tak jak jest to procentowanie? Bo pani powiedziała, że puszczamy, że tak jest, czy już jest ustalone procentowanie tego? Przez dziewięć. Nie pan powiedział, nie mogę wskazać procentowania do głowy. My poprosimy przetarg. Na podstawie którego mamy nadzieję, że zgłosi się banki i to tutaj nam pokaże, że artykułę, jakie będzie prezentowanie, czy nasze banki faktycznie. To są obliczenia, które przyjęliśmy do wieloletniej prognozy finansowej, bo z sytuacji na rynku wydaje się, że najbardziej prawdopodobne. Ja tak bym powiedziała, że dokładnie założony jest z górką, to znaczy ja spodziewam się niższego procesowania, aniżeli wypełniają wieloletnie prognozy finansowe. Tak, tak, że z obserwacji, które obserwuję, to te nasze banki, zależy jakich, wahają się w granicach nawet 1,8% do 20-10%, nie wiem, każdy ma sytuację inną i bank ocenia każdego, każdej gminy ryzyko inaczej, więc trudno powiedzieć, to jest założenie. A podstawy, które to optymistyczne, które to oszczędności do budżetu w ramach krajowego okresu spłaty wynoszą 3 600 000. Jeszcze jedno teraz, bo mamy głosować nad tą wieloletnią prognozą, a pójdzie też, nie wiem, ten temat, że będzie wniosek o udzielenie tej, żeby można pożyczki udzielić, prawda? To ja z tej prognozy już ta pożyczka jest wliczona, czy jeszcze nie ma tej pożyczki? Tak, wieloletnia prognoza pokazuje nam, że tutaj jest bardzo numer 11-12, tam jest pokazane szczegółowo, jakie do tej pory mamy koszty wynikające z obsługi zadłużenia i z tym oprocentowaniem, które mamy i mapy, które zostały przyjęte, to jest tą uchwałą. Cała restrukturyzacja zadłużenia będzie polegała na tym, że nie polega na tym, że my wydłużamy okres spłaty, tylko raty kapitałowe pozostają bez zmian, natomiast liczymy na to, że procentowanie będzie tańsze. Także to jest taka typowa restrukturyzacja. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie mam pytań, takie pytanie do wszystkich radnych. Czy... O, jest tutaj Cześć z klasy pierwszej. Cześć, czy wiesz, ile gmina Ruszyca ma na chwilę obecną? Ile? Powiedz. 30 milionów. 50. Bo Państwa gmina to jest... Ale to jest wyborze. Słucham? Chodzi o wyborze. To nie, nie. Na dzień dzisiejszy gmina ma ponad 50 milionów. Nie 35. I do czego ja zmierzam? To jest bardzo trudny budżet. Państwa gmina może tutaj czekać jeszcze 5, 10, 15 minut. Większość radnych z tego nic nie rozumie, naprawdę proszę mi wierzyć, to jest bardzo trudny temat. Ja to widzę po twarzy. Każdy jest wpatrzony, no coś na jakieś prognozy, jakieś tam kwoty i tak dalej. Gmina na dzisiejszy ma 50 milionów, bo w tej prognozie finansowej oprócz tych 35 milionów, które Państwa Radni ma, są jeszcze Państwa Radni koszty obsługi kół. Chociaż ponad 15 milionów, prawda? No to jest ponad 50 milionów. Tak, ale to jest 65 milionów. Weźmiemy 65 milionów, bank tam uprzejmie, należy banku. Ja mam Państwa, do czego tutaj zmierzam, że widzicie, nie wiecie podstawowej rzeczy. Jak gmina ma? 35 milionów, z czego gmina? Nie, ponad 50 na dzisiejszy. Ale wracając do tematu. Ale jeszcze raz na marginesie, to jest pan dyrektor, panie burmistrzu, bo jeśli pan tutaj gazetował się 24, tak, nie zostawia spójniki nad niektórymi radnymi, po głosowaniu nad
no, chodziło o budowę drogi deskokowej. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, opublikowano to, jak osoba między innymi nie wyszła na wymieniono, że nie zagłosowali za. Ja się wstrzymałem i byłem przeciw. I panie burmistrzu, tam była taka sytuacja w tej sesji, że gdybyśmy my wyszli z sali, to nie byłoby kworum. Rada nie mogła podawać uchwały. Dzisiaj mamy sytuację podobną. Dzisiaj wychodzi nasza wójta i jest tutaj 7 lat. Nie ma kworum. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie można podjąć uchwały. Ale my będziemy. Będziemy. Bo mi zależy na tym, żeby podjąć dobrą decyzję. I pani sprawia mi takie pytanie. Ta poprzednia restrukturyzacja w 2018 roku, która miała miejsce, ją przeprowadzała gmina, czy gmina zaczęła po firmie zewnętrznej. Sama własnymi środkami, własnym skutkiem, tak? Bez zaangażowania jakiejś tam firmy, która na tym się zna. Wszystkie dokumenty wreszcie sami przygotowali. Ale pytanie, czy była jakaś tam pomoc zewnętrzna? Była umowa zawarta zewnętrzna, była. Była, nie wiem, koszt tego. Wie pan co, nie wiem, czy nie całe. Dokładnie nie pamiętam, ale było 20 tysięcy. 20 tysięcy. Czy w chwili obecnej ta druga umowa? Nie. Nie ma dużo. Nie. Nie, to nie, sam. Dobrze. Następne pytanie. Czy koszt obsługi wód, który tam w tej drogi wynosi finansowej jest, w poszczególnych latach jest tam kwota, jak to się przydawało gminę, czy gmina ma jakąkolwiek gwarancję, że te kwoty się nie zmieni? Bo przecież mówimy, że musi być niższy i tylko w takim wypadku można zrobić restrukturyzację wydłużenia, bo takim zostaniemy w do opinii regionalnej miejskiej w zgodzie z ustawą o ustawach finansach publicznych. Także to w żadnym wypadku nam nie da opinii o możliwości sfinansowania zadłużenia, jeżeli to nie było wykorzystniejsze. No tak, Państwa, restrukturyzacja w 2018 roku. Tam gmina sobie liczyła, że koszty całego przedsięwzięcia to są 9 milionów złotych. Żaden bank na to się nie pokusił, że tak powie, natomiast tam ten fundusz komunalny z Warszawy zaoferował te 14 milionów i gmina się na to zgodziła, 5 milionów więcej, prawda, Kosz? To znaczy, że tak, tam było w ten sposób, że nikt nie przystąpił i tutaj był tylko ten jeden oferent i wszyscy zdecydowali, że zdecydowano, że podejmiemy się w ten sposób i tylko z taką świadomością, że zaraz podejmiemy próbę zamiany tego założenia, bo takie możliwości każda umowa nadawała. Czyli każda umowa zawierała zapis, że bez żadnych dodatkowych kosztów możemy spłacić to założenie nowym, nie podejmując tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Dlatego podjęta została taka decyzja. Kwestia też droższy, tylko dlatego, że zostały wydłużone termin spłaty, czyli nie zachowaliśmy wydłużyliśmy ze względu na to, że decyzja była taka podjęta, że wobec perspektywy 2014-2020 chcieliśmy skorzystać z nowych sytuacji unijnych i dzięki temu na przykład jest ta droga, tak? Też, ja też dodam tutaj, panie profesorze, że pan też miał jasność, tak? Jak nie chciałbym, że pan tutaj podważał prewencję tych miejskich gminy Prusice. Jeżeli pan czegoś nie rozumie, no to nie wszyscy, to nie znaczy, że nie wszyscy rozumieją. Proszę mi powiedzieć słowo. Musi pan zrozumieć, że koszty uzyskania kapitału w tym momencie, gdy robiliśmy pierwszą personalną subrogację, był tak wysoki, ponieważ spowodowany to też karencją spłacił, że tak powiem, kwoty bieżące. Na dzień dzisiejszy, panie Robercie, kwota zadłużenia wynosi około 36 milionów złotych. Czyli jakbyśmy chcieli dzisiaj spłacić dług gminy Prusice, to spłacamy 36 milionów. Oczywiście koszt kapitału obcego, czyli poszerzonego banku, kosztuje. Tych kwotów, jak pan wcześniej wspomniał, to jest kwota około 11 milionów złotych. To, co powiedziała mama, tak? W związku z tym, że też zmieniła się ustawa rozwoju, tak, na tego 52, który też nie pozwolą analizować do tych terminowych związanych z tym, z pozostałymi dotacjami na budowę całej infrastruktury, która w tej chwili znajduje się na terenie gminy Prusice, musieliśmy zrobić tą karencję w spłacie tego kredytu, ponieważ potrzebne nam były te środki na inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych, z dofinansowaniem 85%. I to była
potrzebna. Natomiast od pewnego czasu mocno pracujemy na tym, rzeczywiście, żeby obniżyć koszty kapitału obcego. I to jest właśnie ten przypadek. I proszę nie szantażować, bo jak pan mówiąc to, że pan wyjdzie śmierci. Panie Robercie, pan tutaj ma działać na dobra gminy Rusicy. Jest pan rok już radny. Ja mogę też panu zadać pytanie. Co pan dobrego zrobił dla miasta Rusicy, panie Robercie, radny Usiak? Rzadko pan bywa na sesjach. Jak już pan przyjeżdża, to pan, że tak powiem, próbuje do nas szantażować, że pan będzie w końcu sesji. Proszę tak nie robić, panie Robercie, bo jak trzeba będzie, to z wami sesję jutro i pojutrze i sobie szkoły podejmiemy. Natomiast musicie państwo zrozumieć, że tym zabiegiem, który dzisiaj wykonujemy, uciekamy z tak zwanego drugiego kapitału na kapitał pożądańszy. Magda szacuje to, pani skarbnik szacuje to na poziomie marży około 2,5-2,3. Natomiast jeżeli dostaniemy tą marżę dużo mniejszą, to będzie jeszcze więcej. Oszczędność na poziomie oczywiście kosztu obsługi tego zadłużenia to jest około 3,6 mln. Im większy ten profil będzie po przecinku, tym koszt obsługi będzie mniejszy. Także to jest tylko i wyłącznie uchwała powodująca to, że koszt zadłużenia nam spada, a dzień dzisiejszy zadłużenie gminy Rusice, jeżeli chcielibyśmy spłacić w dniu dzisiejszym, to wynosi około 36 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę radny. Panie przewodniczący, ja się na końcu. A proszę, proszę. Tak, proszę. Panie burmistrzu, niech pan wolałbym, żeby sprawa finansowych odpowiada Tachowiczym, pani skarbnik, ani pan. Dlatego wrócę jeszcze do tego pytania pani skarbnik, bo pani skarbnik odpowiedziała, nie ma nie ile milionów dzisiaj trzymał w górę i potwierdziła, że jest 50 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy jest 36 milionów państwa. Na dzień dzisiejszy jest 36 milionów. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, burmistrzu, ja tu nikogo nie szantażuję, bo ja nie powiedziałem, że ja będę, tylko powiedziałem, co by było, gdybyśmy wyszli. Panie burmistrzu, więc proszę nie przekręcać moich słów, proszę. Proszę nie przekręcać moich słów. Ale panie przewodniczący, ja jeszcze chciałem. Bardzo mi się odbyć. Ja myślę, panie Robercie, że może pan pytać dalej. Dobrze, panie. Pani skarbnik, mam jeszcze jedno pytanie. Wieloletnie prowadzenie finansowej, tak w tej tabelce nie są kwoty. Tam są wyszczególnione lata, poszczególne kwoty, jakie gmina będzie spłacała, prawda? Tak. Proszę mi powiedzieć, czy podejmując tą uchwałę dzisiaj, mam pewność, że te kwoty się nie zmienią w poszczególnych latach. Mamy taką pewność, że może zmienić się jedynie na korzyść. I może się może zmienić, nic poza tym. Nie, panie skarbniku, o czym innym mówię. Bo mówię o takiej sytuacji, że na przykład my podjęliśmy tę uchwałę dzisiaj, tak mówię o wielokrotnie problem teraz samo. I na przykład później, nie wiem, czy to jest możliwe, czy tutaj burmistrz ma takie kompetencje z panią włącznie, że na przykład w tych najbliższych latach, czyli w latach 2020, 2020, 2022 z tych kwot, które mają być spłacone, zostaną tylko przesunięte na następne, po to, żeby mieć wolne środki do dyspozycji na bieżąco. Ja odpowiem. Oczywiście do tego potrzebna jest kolejna uchwała budżetowa, gdzie będziemy zachowywać takie obecności i w momencie, gdy korzystamy dodatkowe finansowanie, chociażby na budowę szkoły stokowej czy budowę ośrodka zdrowia w Tuśce, oczywiście coś takiego zastosujemy, ale oczywiście przejdzie to przez Radę, i być może z takiego instrumentu będziemy korzystać. Natomiast na dzień dzisiejszy takich rzeczy bez udziału Rady Miasta i Gminy Rusice zrobić nie możemy. Proszę radny Michała. Proszę takie wypowiedzi są bardzo znane, są przynajmniej uważane coś. To jest to moje słowo. Bo proszę powiedzieć tak, my to z panem postanowiłem o tej sytuacji, ale może pan odpowiedzieć wyjście. Takie wyjście, żeby z tego dość szybko wyjść, co zrobić, co pan załatwił, o czym zaczął pan mówić. Ja to chciałbym powiedzieć, za wspólnymi środkami udało mi się nie mnie, ale poprzez pewną osobę. Chociaż drobne pieniądze na spółki wodne gdzieś tam chcę załatwić. Pomijam już różne rzeczy, które wykonuje się na rzecz naszej gminy, żeby pomnieść jakiekolwiek koszty, a coś cokolwiek zrobić. Bo sytuacja my wszyscy doskonale wiemy, że jest trudna, trzeba to przetrwać. Ja mam nadzieję, że to pomału się wyprostuje, że my musimy budować ośrodek, budować szkołę, a nigdy się nie mamy tego, żeby nie wziąć kredytu. Ja tutaj kilka razy powtarzałem, ja bym wziął jeszcze 100 milionów, że można było wziąć
zrobić te wszystkie ważne rzeczy i potem tylko spłacać kredyt, albo może to jest niemożliwe. Bo wy potrzebujecie w Kusicach wiele rzeczy, ciągle wnioskujecie o różne rzeczy, jest budowa szkoły, jest wiele innych inwestycji, rozrobienia. Nie mają czekać 25 lat, nie za 25 lat, już nie interesują inwestycje gminy, nie interesują dziś i teraz i w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie wiem, być może z powodu mojej wypowiedzi ktoś mi wnioskował, że ja jestem przeciwko tej pożyczce czy wieloletniej prognozie finansowej. Nie. Więc ja też chciałbym, żeby te koszty obsługi długu z własnych zobowiązań były niższe. No, być może to wynika z mojego charakteru, że ja mówię bardzo ekspresyjnie i ktoś wie, że ja znowu jestem następny ludzi. Ja chcę po prostu się dowiedzieć wiele rzeczy. Ja się nie znam. Jak większość skarb. Nie znam się, więc pytam panią skarbę. To są bardzo trudne tematy. To nie jest tak, że proszę poprosimy rękę nazwać ulicę jakąś, tak? Nie ma problemu, nikt nie ma tematu. Natomiast zaciągnąć kredyt, no, tylko mówię, to nie, to jest na składę, być może pani skarbnik mówisz, ma rację, że to być może uda się, że gmina będzie miała jakieś większe środki do dyspozycji na inwestycje, bo koszty obsługi tego długu raty będą niższe. O tak nie, ja tutaj z góry zakładam, że jestem przeciwko, absolutnie. Tylko chciałem po prostu pokazać, że zobaczcie, gdzie były brane te wszystkie pożyczki. Dom materski, zamknięty fundusz komunalny. Dlaczego tak jest? Dlaczego tam bierzemy, wiedząc o tym, że tam odsetki są większe? Dlaczego? Dlatego, że żaden inny bank, być może nie będzie nam kredytów, powiedział, że sytuacja na składniny nie jest zbyt ciekawa. I no to taka jest sytuacja. Dzisiaj, ja też wolę panią Wiszu, żeby gmina Wiszu miała dług w banku normalnym, żeby nie było artykułu gdzieś tam na Facebooku czy tam w internecie, że gmina Wiszu gdzieś tam przyłupuje w rankingach, jeśli chodzi o zadłużenie w parę bankach. Ale panie Wiszu, mówi pan, że się nie zna, a stawia pan tezę tutaj, że żaden inny bank się nie zgłosi. To nie jest taka prawda. No tak pan, ale tak pan mówi. Pracujemy na bieżąco nad kosztem obsługi długu i zadłużenia. To nie jest tak, bo dzisiaj mamy rozmawiamy z Izbę Kiedyś, Izbę KOWP i on są zainteresowani. To nie jest, a mówi pan, że jest własny sytuacja. Nikt się nie zgłosi, ponieważ sytuacja była nagła. Robiliśmy tak zwany nowy instrument finansowy, który się nazywa subrogacja. Pan o tym nawet nie wspomniał. To nie było, że tak powiem, żadna pożyczka czy kredyt. Tylko tak zwana subrogacja, gdzie robiliśmy kadencję wsparcie, czyli konsolidacja, że tak powiem, instrumentów finansowych, które mieliśmy do tej pory, po to, żeby uciec przed eskalacją, żeby móc realizować fundusze unijne. I przyznam się szczerze, te instrumenty chodziły tylko i wyłącznie w formie funduszu komunalnego. Na dzień dzisiejszy uciekamy z funduszu komunalnego, chodząc instrumenty banków. Natomiast fundusz komunalny wskazuje, że bank nie jest parowany. Natomiast uciekamy teraz na dużo niższe oprocentowanie, ten kapitał obcy będzie kosztował nas dużo taniej. Także to nie jest tak, że my nie pracujemy. No, cały czas, że tak powiem, na bieżąco jest sytuacja analizowana i w tym momencie, kiedy tylko pojawiają się korzystne na rynku instrumenty, staram się z nich skorzystać. Akurat trzeba było pewne projekty zrealizować i je po prostu realizowaliśmy. Tak? Mamy jeszcze do realizacji tej, które na miesiące, perspektywy finansowej, to jest tak naprawdę nas nadrzędne, ponieważ tam mamy dofinansowanie na poziomie 85%. Nowa perspektywa już takiego finansowania nie daje. Weszliśmy w drogę województwo dolnośląskie w perspektywie finansowania do 50%. To są ostatnie finanse na poziomie 85%, które możemy pozyskać i realizować te rzeczy. Przed nami ocena projektu budowy szkoły sportowej. Mamy tam złożony wniosek na ponad 10 milionów złotych. Czy przeszedł pozytywnie pierwszą weryfikację formalną? Czekamy na ocenę merytoryczną i punktację. Jak tylko uda się dostać dofinansowanie, będziemy się przybierać do realizacji tego typu inwestycji, bo to jest, że tak powiem, jeden z priorytetów kadencji 2018-2023. Zdanie. Panie Burmistrzu, pani nie zrozumiał. Mi chodziło o to, że nawet w 2018 roku, już po tej subrogacji, o której pan wspomniał, również zażądano to kredyty w domach materskich. Dlaczego w normalnych bankach nie? Dlaczego? Nie, panie Burmistrzu, pytam pana, dlaczego nie? I proszę pana, w domach materskich, panie Kusia, ustosunkujmy się do poprzedniego świadczenia. Nie zaciąga się kredytu, tylko bierze obligacje. No nie. Dlatego w domach materskich to obligacje, to są moje obligacje. Proszę. Ale dlaczego w domach materskich? No bo obligacje były najszybszym instrumentem dla niego, czyli kredyt, dlatego bierze obligacje. No to jest w zależności od tego, że... Ale banki też mają przecież obligacje, tak? Nie wszystkie banki, że tak powiem, mają obligacje. Nie wszystkie banki, są tylko
są lepiej finansowe, proszę pana. Dobrze, ja bym się powiedział, bo teraz była zmiana ustawy o obligacjach i teraz obligacje na przykład są droższym instrumentem, dlatego że trzeba je rejestrować w KNF-ach i dlatego te wszystkie gminy do końca czerwca na koniec zrobiły rejestrowały obligacje tylko dlatego, żeby skorzystać z instrumentu jeszcze przed zmianą ustawy o obligacjach, gdzie teraz już to jest dużo droższe. I tak naprawdę to nie jest też tak, że gmina nie próbowała i gmina chciała w takich instytucjach mieć to, tylko za każdym razem były wysyłane do kilku banków, jeżeli chodziło o obligacje, bo z takiego instrumentu również mogły skorzystać, że mogły nadzorować banki. Natomiast były niestety odpowiedzi odmowne z tego tytułu, że banki muszą tworzyć rezerwy, na które być może nie każdy bank było stać. I to jest głównie z tego tytułu. Miałem pan się chciał stworzyć rezerwy w Narodowym Banku Polskim. To jest problem, bo on trzyma rezerwy i może pożyczać pieniądze. Czyli jeżeli mogę ostatnio rzeczy. Panie Komisarzu, do pana pytanie, bo mówi pan, że trwają jakieś rozmowy z różnymi bankami, tak? Są zainteresowani jakby przejęciem tego długu gminy Kusice. Czy na tych rozmowach, bo rozumiem, że to pan uczestniczy w tych rozmowach, to gminy zawodów nie uczestniczy, prawda? No taka jest sprawa. Ja się wcale nie dziwię, bo tak to wygląda. Natomiast czy tam na tych rozmów są jakieś szczegóły ustalone? Czy to będzie tak, że my sobie tylko jakby wykazują chęć, że przystąpią na przykład do przetargu, a jaki będzie jakby oferta złożona przez dany bank, to już jest inna kwestia, tak? W finansach publicznych, panie Robercie, musi być wszystko transparentne i przejrzyste. To nie jest tak, że dzisiaj podmioty robią się do tego, żeby spróbować. No, rozmawiamy z dwoma bankami państwowymi, BGG-em i PKB, i gdzie dzisiejszy to będzie uczynić przetarg, tak? I przetarg, ta opcja, która na najniższą kwotę usunieć, najniższą marżę plus WIBOR, ta wyka przetarg. Tak to będzie dzisiejszy. Panie Komisarzu, czy pani skarbnik mi teraz powiedzieć? Proszę, jeśli trzeba. Nie, nie trzeba, dobrze. Czy jeszcze nie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli radni nie mają pytań, proponuję przejść do głosowania nad tą uchwałą. Chyba, że są pytania, to ciągle będę pytał, żeby nie było później wątpliwości. Nie było komisji, ale nie chciałbym, żeby ktoś zarzucił, że nie było na ten temat dyskusji. Jeśli nie widzę żadnych zgłoszeń, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z radnych jest za tym, aby tą uchwałę podjąć? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głosowanie. Szanowni radni, przechodzimy zatem do kolejnej uchwały, którą pozwolę sobie tutaj zacytować. W sprawie zmiany uchwały nr 5/15, uchwalonej przez 19 Rady Miasta i Gminy Mrusice z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy i oddaję głos pani skarbnik. Bardzo proszę. Zmniejsza się tam dochody budżetowe o kwotę 833,42 zł, kwotę 61,194,852. Zmniejsza się tam wydatek budżetowy o kwotę 833,42 do kwoty 61,194,852. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3 uchwały nr 5/15/2019 Rady Miasta i Gminy otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36,642,600, w tym wolne środki, które były w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 644,400 z tytułu kredytu długoterminowego
wartości wartościowa. Mam przychody do schodów na rok 2019, otrzymuję brzmienie na mojego załącznika numer 5. Paragraf 13 uchwały z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie budżetu gminy Prusik otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku, krótkoterminowy do wysokości 8 milionów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego do budżetu. W zakresie zawarcia umowy leasingu do 60 tysięcy. Długoterminowy do wysokości 35 998 200 na składzie 6701 oraz tych uchwały w wartości paragraf 14. Również otrzymuje nowe brzmienie, dodaje się punkt zaciągania zobowiązań długoterminowych w wysokości 35 998 200 z tytułu kredytu na składy wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz tych papierów wartościowych. Zmiany planu dochodów budżetowych, dział 1909, paragraf 6250. Zmniejszenie planu dochodu w wysokości 833,42 na zadania dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja 4 świetlic. W wyniku zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiany planu wydatków budżetowych. Dział 600, paragraf 4210. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 4000 analizy wykonania planu. Dział 750-711, paragraf 4010. 44,40, 41,10, 42,10, 44,10. Zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami w wyniku analizy wykonania planu. Dział 750,23, paragraf 4,700. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 4,834,2 w wyniku analizy wykonania planu. Dział 852,15, 852,19, 852,28. 855.01, 855.02, 855.04 są to zwiększenia, zmniejszenia planu wydatków w wyniku wniosku kierownika gminnego ośrodka społecznego z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Dział 919.60.50, paragraf fundusz Tolecki, zwiększenie planu wydatków w wysokości 2000 na realizację zadania oświetlenia na terenie miejscowości Świeżu. W ramach funduszu Tolecki jest przesunięcie z jednego rozdziału, na drugi rozdział 995 rozdziału, paragraf 4170, 4204300, tutaj zwiększenie planu wydatków w wysokości 16813,08. Na podstawie wniosków złożonych przez Sołectwo Świeżu oraz Sołectwo Poparzyn. Dział 995-650, zwiększenie planu wydatków w wysokości 6000 na dokumentację projektową dla zadania budowy szpitala w siłowni zewnętrznej w miejscowości Kościna Wielka na wniosek Sołectwa Kościna Wielka. Dział 921-09, paragraf 4204-300. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 24,313 na podstawie wniosków Sołectwa Wszechmiłów oraz Sołectwa Poważnych i Sołectwa Przyczyna Wielka. Dział 921,09, paragraf 50,50,57,65,59. Termomodernizacja 4 świetlic, są to zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami Dział 921, paragraf 41,70. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 1500 na miejsce Sołectwa Kościna Wielka. Dział 926.01.40.10. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 2000 na miejsce Sołectwa Kościna Wielka. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Czy są pytania, jeśli chodzi o zmiany w budżecie? Bo wiadomo, to są sołeckie pieniądze, to te przesunięcia, które pani skarbnik ma, to na wniosek każdego sołectwa. Także, jeśli chodzi o te sprawy. Są pytania? Nie mam. Zatem przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały nr 5/15/19 Rady Miasta Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2019 roku
Dziękuję. Szanowni radni, pragnę podziękować za pierwsze głosowanie nad uchwałą, którą mieliśmy wieloletnią prognozę. Na stan 10 radnych głosowało 10 za i również za zmiany w budżecie, również 10 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pani Skarbnik, oddaję głos. To jest uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na podstawie artykułu 18, a nie na Kulicach, uchwała to następuje. Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2019 roku w wysokości 35 998 200 przeznaczenie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wybór na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Płata kredytu nastąpi w latach 2019-2035 z zasobów własnych gminy. Ustawy zabezpieczenie spłaty kredytu, który obejmuje mowa w formie weksla i na obrazie relacją weksową. Uchowanie i podwyższa gminy do ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie weksla i na pójdę relacji weksowej. Upoważnić burmistrza gminy do zawarcia umowy kredytu, o którym mowa w uchwale na pierwszym, wykonanie uchwały powierzchni burmistrza gminy. Zasadnie gmina Kłosice zaciągnie kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na usługę restrukturyzacji 7100, obligacje 3 miliony, usługi restrukturyzacji 26 767 100, obligacje 4,5 miliona oraz obligacje 1 milion. Można wysokość wyżej wymienionych zobowiązań, to jest kwota 35 998 200. Składy rady zobowiązań, kwotę tę ustawowym połączeniem z gminy składu określony w artykule 243 ust. 3 b punkt 1 ustawy. Wybór banku dokonany po przeprowadzeniu procedury zgodnie z trzech stanami prawa zamówień publicznych. Dochody własne gminy pozwolą na spłatę kredytu i ewentualne zabezpieczenie płatności weksla. Zaciągnięcie nowego kredytu jest wyłączone z wyniku spłaty zobowiązań określonego w artykule 243. Ma na celu restrukturyzację zadłużenia gminy i spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach obsługi. Zgodnie z artykułem 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki zobowiązany jest uzyskać opinię regionalnej i dodatkowe o możliwości spłaty zadłużenia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pytania. Myślę, że już wcześniej żeśmy rozmawiali o tym, że co jest korzystne, popieramy i cieszę się, że nie ma już pytań, bo to wyjaśniliśmy sobie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z radnych jest za? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Jak Państwo widzicie, 10 za, na stan obecnych 10 radnych głosowało. Dziękuję jeszcze raz bardzo za jednomyślność. Szanowni radni, przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, jeśli chodzi o wolne wnioski, otwieram temat. Czy są jakieś wnioski? Jeśli nie ma, a ja nie patrzę, bo ja proszę mi wybaczyć, bo ja po prostu tam nie widzę. Panie burmistrzu, mam takie też pytanie związane z moim wnioskiem, ponieważ ukończono już inwestycję pod nazwą budowa i wymiana oświetlenia mieszkania na tej gminie Kłosice, na 19 miejscowościach te roboty były robione. Mam takie pytanie. Na przykładzie ulicy Lipowej, na której mieszkam, w autobusach, która jest zadana Kowiecka, do tej pory tam ulica oświetlenie nie funkcjonuje, tam nie świeci, nie świecą się te lampy, prawda? No bo ja rozmawiałem z panem już jakiś czas temu, tak 4 oczy, i pan powiedział, że to jest zwinę taboru. Nie wiem, ja się rozumiem do taboru, panie burmistrzu, dowiedzieć się, czy to faktycznie jest gminy, czy z jakiej przyczyny to oświetlenie świeci. Tylko potrzeby, żeby podać gminy. I pani powiedziała, że pan nie ma obowiązkowych wniosków, bo pan ich przyłączył na żadną inwestycję. A pan mówi, że to jest gminy dobrowo. Więc jeżeli ma taki wniosek, czy ja nie chcę panu w ogóle jakieś informacje udzielić, w jakim celu, że tak powiem, ponieważ to są informacje
Ja zapewniam pana, że na wszystkie są złożone. Nie wiem, z kim pan rozmawia, bo pan mówi coś i o które pan inwestycje pytał. Naprawdę ja zapraszam pana prokurora, ja zapraszam pana, panie Rybera. Ja muszę pana formu powiedzieć. Nie ma pan niedaleko do gminy. Sprawą zajmuje się pani Krysiewicz. Na wszystkie inwestycje pod względem budowlanym została zakończona. Wszystkie dokumenty światowej końcowe przekazaliśmy do tabu. Czekamy do 6 miesięcy na łączenie. Przykład Bilbowy, tak? Kiedy wieś wykończyliśmy, jeszcze przed wyborami, kiedy się łączyły, 3-4 miesięcy. To nie jest to niestety po naszej stronie. No są tam, że tak powiem, wizyty. A to, że zadzwoni i ma się dowiedzieć, ja nie wiem, czy pan ktoś rzetelnie udzielił tej informacji. To jest kwestia, że po prostu nie puszczę w opinii publicznej jakichś takich niesprawdzonych informacji. Bardzo pana proszę, pan rozdać. Może pan przyjść do urzędu, do pani Krysi, z listą, ona wszystko panu powie, jak wygląda sytuacja, kiedy za mamy zaświecą, bo jesteśmy na bieżąco i kontaktujemy się na bieżąco z firmą Tauron, która jest, że tak powiem, która nas tłumacza do sieci. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, panie przewodniczący, jeszcze. Panie burmistrzu, być może ktoś mnie poprawi w błąd. Ja po prostu zaciekawiłem tym, że tak sobie pomyślałem, no inwestycja ukończona, jak gdyby Tauron, to nie powinno zależeć na tym, żeby to się tak jakby życie funkcjonowało, żeby mogli pobierać pieniążki od gminy, prawda? No to normalne, tak? A inwestycja zrealizowana, że tak, miesięcy temu i lampy nie funkcjonują, to nie mam wskazać informacji, więc zaskoczyłem, ciężko posiadam dzwonić, przełożam mnie od numeru do numeru, w końcu ktoś mi taką informację udzielił, że takiego na szczęście coś tam jest złożone, na żadne inne miejsce, na żadną rolnicę w Tusicach, więc no nie ma aż nie na sesji, prawda? A nie ma pretensji o to, że radny pyta na sesji, to jest to miejsce właśnie, gdzie radny ma, nie da się różne rzeczy, panie burmistrzu, musi się nie bać tego, że radny ma sesję. Ja nie wiem, że pan, proszę mi udzielać, teraz nie wiem, czy pan myślał, żeby radny przyszedł do pana podobnie, w cztery oczy panu zrobił burzę, duże wózków i żeby sobie wyszedł. Jak to może pan ma formę odpowiadał? Panie Robercie, pan stawia test, że pan dzwonił i tam żaden został, wniosek nie został złożony. Rozmawiam o informacji, ale teraz mogę. Rozmawiał pan nie wiadomo z kim, nie wiadomo o czym, nie wiadomo o jakiej inwestycji, podawał pan jakieś numery. No może ktoś miał już, tak mówię, chciał skończyć rozmowę, powiedział, że nie ma żadnych czasu. Proszę się udać do osoby kompetentnej, która zajmuje się w Urzędzie Miasta i Gminy inwestycjami w branży elektrycznej. I pan wszystko powiedzą. No jak długo się czeka na tego typu inwestycji? Nie są to błędy po naszej stronie, niech pan mi wierzy. My na bieżąco taką dokumentację przekazujemy, bo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej to zaświeciło. A to, że po drugiej stronie nie ma takiego interesu, no ja też tego nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Natomiast stawianie takie testy, że ja coś mówiłem, a to nie jest później spełnione, bo ja do tego wybrałem, tak? Że ja panu coś powiedziałem, że wszystko zostało, co jak pan powiedział, że ja powiedziałem, że on dokonano wszystkich, że tak powiem, złożeń związanych z zakończeniem realizacji inwestycji i pewnie tak jest, bo taką informację dostałem od pani Krysiewicz, a pan dzwoni do tego i tak naprawdę ktoś z nas kłamie z tego wynika, tak? Czy ja kłamie, czy kłamie ta osoba, do której pan dzwonił, bo ja do tego odbieram, dlatego pozwoliłem sobie skomentować tą całą sytuację. Bardzo pana proszę. Do urzędu, do pani Krysiewicz, wszystko, że tak powiem, tłumaczy. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze jakieś... Jeszcze na posyn, panie burmistrzu. Nie znam, że ja rozmawiałem nie wiadomo z kim, nie wiadomo o czym. Na tyle inteligentny jestem, że jeżeli rozmawiam, to wiem o czym. Jeżeli ktoś mi się przedstawia po drugiej stronie, to nie jest związany. Tego też proszę pamiętać, że jest to prawie z pamiętacji. Pamiętam o nazwisko tej osoby, z kim pan rozmawiał, żeby zweryfikować. No bo chciałbym to zweryfikować, bo to o ta osoba mam pytać. Proszę podejrzeć. Myślę, że z tym nie nam przyłączano. Tak, numer do numeru. Po prostu się udało połączyć. Dzisiaj przed sesją, nie muszę nic mówić. Ale pan dalej dąży do tego, że ktoś. Ja nie mówię, że to co słyszałem, że to jest pewne. Taką informację usłyszałem, więc mówię na sesji, to zweryfikuję. Zapytam pana, czy. Więc łatwiej byłoby niż dodzwonić się do domu, podejść do urzędu, do pani Krysiewicz. Naprawdę, niech pan nie wierzy. Pani mówisz, tylko nie mam co do pana, czy przyjść już do pana. Pani mówisz, ja panu nie wierzę w tej ustawie. Ja mam powody, żeby panu nie wiedzieć. Ja panu tylko powiem, przypomnę jedną rzecz. Zadania wyborcze w różnych miejscowościach. Mówi pan na zadaniach w miejscowości Kusice, na pytanie dlaczego ośrodek zdrowia jest niebudowany, pan powiedział, że to właśnie zaczęliśmy, ludzie zaczęli się śmiać, pan powiedział, że 2 lata ustalania, bo to jest centrum Kusic i tak dalej. Pani burmistrz, ja zmieniłem to, też zmieniłem, z pani Łukaską, która ma nazwę na Kusicach, ona się zaczęła się miast. Myślała, proszę pana, nas obowiązuje KPA. Jeżeli coś do nas postępują, mamy 13-30 dni na rozpatrzenie tych wniosków. A pan mówił o to, pan się śmiał, pan Łukaska się śmiał. Z tego powodu.
Tak samo jak pan ma zaprawę... No ja będzie teraz się pan odpowie, nie? Nie, bo pan już pan mówi, że pan nie wie, to teraz się pan odpowie, tak? No, stawia pan tezę niesprawdzone, nie? Dzwoni pan nie wiadomo do jakichś osób przedstawionych i mówi pan, że ja mnie nie mam. No to pan się odkrył. No pan do tego dobrze, żeby... Chciałem zweryfikować. Chciałem zweryfikować. Czyli pan zeznaje u źródła, u osoby kompetentnej, która zajmuje się inwestycją, a nie zawodnie do osoby, do której pan nawet nie pamięta, jak się nazywa. No, panie burmistrzu, osoby kompetentne. Szanowni panowie, dzisiaj jest dzień energetyka, bo ja dzisiaj też rozmawiałem i bardzo proszę potraktować to humorystycznie, bo starałem się właśnie zapytać, dlaczego albo wielami dzisiaj są odrze transformatora koniec wioski. Powiedziano mi, że no nie mają wysięgnika, muszą przyjechać z wysięgnikiem. Więc jak dostałem informację, że dzisiaj jest dzień energetyka, to po prostu dałem ze spokój. Piątek ponoć przyjadą wysięgnikiem. Także my się tak to potraktujemy. Jeżeli może pan jeszcze, jestem w spóźnieniu. Proszę. Panie burmistrzu, bo pan mówi, że pyta, że są kompetentne. No tutaj w tej sprawie były dwie strony kompetentne, z którymi ja uważam, że trzeba zrobić. Czyli od pana usłyszałem, że jakby to jest nie zawodu, więc mówię za to nie zawodu. Zweryfikuję pan informację, bo ja tak informację przedstawię tutaj na sesji, będę się nie zrobił nic złego. A pan tutaj projekt mówię, nie wiem, co to samo, być może później się poradzi w błąd, być może nie dozwoliłem się do tej osoby, która miała rzetelną wiedzę, żeby jej poinformować, prawda? Ale czuję się, jeśli powiem o tym, że ja do końca panu nie wierzę, bo również na zebraniach mieszkańcami przedwyborczymi mówił pan o tym, że 90%, a czasami nawet na świętego rodzaju potem powiedział, że 100% informacji dla tych wszystkich musi tej sprawy. W tym drugim numerze Wirusa było kilkadziesiąt informacji. Z tego co ja wiem, to tam po tej sprawie sądowej są stwierdzenia, że jest 5, nie do końca zgadza. Coś z pana matematyką nie jest na papier. Skoro na kilkadziesiąt informacji 5 jest nieprawdziwych, a pan mówi, że 90% 100% jest nieprawdziwych. A teraz w prawowie szewickim, wtedy kiedy był na zebraniu, niestety nie wspomniał pan ani słowa o Wirusie, bo tam nie zobaczył. Tak, tyle ja panu nie wierzę w wielu przypadkach, ale proszę się nie dziwić. Panie Robercie, sprawa wiary to jest każdego osobista sprawa, w związku z tym wiarę zostawmy. Myślę, że tutaj zgłoszenie wnioski, które dotyczą tych problemów, które mamy na swoich okręgach wyborczych. Ja mam taki problem związany z ostatnimi dużymi opadami, które ukrywały, nie ukrywam, drogę naszą, nie tylko powiatową, powiatowa już jest w części naprawiona, ale tam, gdzie mieszkają mieszkańcy, państwo ludomscy, pozwolę sobie powiedzieć, i państwo Kazimierczak, tam jest duży spadek i wybuchało i koło sklepu u nas przy kościele. I to jest problem, który interesuje, tak mi się wydaje, każdego mieszkańca. I chciałbym taki wniosek złożyć, żeby można w jakiejś formie naprawić te wybuchane miejsca i oczywiście połatanie dziur w asfalcie, bo to jest bardzo ważne, między innymi odtrusić w kierunku Pawłowa Przestrzeni. To jest mój taki wniosek. Bardzo proszę, żeby poprzeć to. Kto z radnych jest za tym, aby te wnioski dwa przegłosować. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo za poparcie i słucham kolejnych wniosków też. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja składałem wniosek o chodnik tutaj pod pomnika do cmentarza. Był przegłosowany, ulica Kościuszki była przegłosowana, świętego Jakuba była przegłosowana. Kiedy coś jeszcze zrobić w tej dziedzinie? Bo ten chodnik tutaj to jest makabra. Naprawdę makabra, bo tam dzieci się przekracają. Są dziury straszne. I jeszcze jeden gotowy wniosek, nie wniosek, prośba. Ja myślę, bo że to jest przypomnienie o takim wniosku. Ale panie przewodniczący, jeszcze będąc teraz wcześniej na krzyżówce znak jest przewrócony całkowicie. Tam jak jest ręca do świetlicy po lewej stronie, a leży na ten
I bardzo bym prosił, żeby to jak nie można było też wstawić. Państwo się tak wstawić, to my pamiętamy, gdzieś tam jest tam w kalendarzu, że w realizacji tych inwestycji w pierwszej kolejności musimy mieć przełożenie tego robota, które było prowadzone od parku, który znajduje się w naszego sprawnej podległości, aż do stawu, także no, i jeszcze chwilę, tak musimy nawet po prostu znaleźć środki w budżecie, żeby polecić naszej spółce obywatelskiej. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski nie podeszło? Panie Burmistrzu, tutaj pytanie, czy dodało do Pana jakieś pismo z miejscowości Brzezna na temat drogi zwalniających? Tam mieszkańcy musieli, że składali petycję drogi zwalniających z podpisami, które Pan dodał. Tak, składali. Rzeczywiście, ja przypomnę tylko, że przez Brzezno przebiega droga wojewódzka. Przy drodze wojewódzkiej niestety nie ma zbytnie możliwości stawiania progów zwalniających. Natomiast teraz takiej informacji lepsze, czy ta droga najprawdopodobniej przejdzie, czy stanie się taką drogą powiatową. No i wtedy będzie nam łatwiej załatwić ten związany z postawieniem progów zwalniających na tej drodze, przebiegającej rzeczywiście od miejscowej przez. Także musimy jeszcze poczekać. To już jest jedno. Zresztą w ogóle powiedział znaczy. Tam gdzie nie rząda bardzo się robi, nie rozmawia się w ogóle z drugimi tam, gdzie by się chciało. To ale no to nie jest. Zrobi się porządną drogę, to później trzeba to odbywać. To jest mamy problem. Dobrze, słucham radny. A ja cię proszę. Czesław, bardzo proszę. Zawsze to jak interesuje się, często się interesuje się na Facebook, często jest w uwagi, że pan bardzo często w sytuacji, nie, że ja nie wiem, czy kredyt na mój chwilę. Bardzo często nie jestem tego na temat rozmawiam, czy nie interesuje się tym mówić. Może i perspektywy dnia, ale której nie jestem kompetentny, nie wiem, bo to bardzo nie pokazuje. A co do tego, to jestem tego zdania, że nie stać miejsca, która robi, rozwija się. Jak mam szkołę 2023, bo szlej za 5 lat, to składasz, byłem do mnie teraz dowiedział, który jest tutaj po prostu właśnie budowę do tej gminy, listę miejsców, a potencjalny, jak mówią, podatkowicz nie odczuwa tego na tej kieszeni. Po prostu jest to kredyt, ale nie odczuwa jakiegoś wzrostu, czy większej rady kredytu. No i to jest coś, wiesz, to jest pyszanego i racjonalnego i czy zejście do szukania jakichś tam dalszych rozwiązań kredytu. Także jeżeli mieszka się od niej interesuje, jeżeli jestem jakoś informowany, że jeśli mówię na dzisiejszej, to pokazać taka, czy dzisiaj nie mówię, to się odpieszałem. Bardzo proszę, przepraszam, że dzisiaj proszę się uważony. No to mi chodziło, że tak naprawdę kontekstu siebie tutaj. Jeśli jeszcze zlewy, tak chciałem pokazać, że to jest trudna materia. Ale jeśli chodzi o to, że ty mówisz, że przeciętny mieszkaniec nie odczuwa. No, no nie odczuwa, bo nie wiem, czy wiesz, ale ta pierwsza sytuacja była w ten sposób przeprowadzona, że dług ten miał być spłacany od 2026 roku dopiero, do 2035 roku. Także masz rację, no mówimy, tego nie odczuwa, bo my zaciągamy, a spłacasz na inwaś następcy. Teraz tak ironicznie zapytam. W domu też tak w swoim gospodarstwie, w swoim budżetie gospodarujesz, że kochanie, proszę o tym mówić, kochanie, zaciągniemy panie, czy termin rozumie kredytu, a dzieci spłacą, nie ma się, teraz przełomiemy, dzieci spłacą. No i troszeczkę inaczej rozumiesz. Nie wiem, czy to można tutaj taki poznać, w taki prosty sposób, bo być może nie, bo to jest inna historia, gmina ma swoje dowody, nie chcę jakieś tutaj, może takie zagrożenia na biegu górze gminy, jak w rodzinnym budżecie, że coś, jakieś tam kary są. Ale tak jak mówisz, na razie mieszkańcy nie odczuwają, bo my zaciągamy kredyty, a spłata jest wydłużona na następne lata. No i to tak się wydąga. Ale kwinta ale sam. Jeżeli jestem już w kościele, nie chciałem mieć wniosek, bo tak wspominam sobie lata młodości, dzieciństwa i czasy, kiedy człowiek się kąpał nawet w takich drobach, które tutaj na terenie gminy mamy. Jest strukturka, która pójdzie od tych starego basenu, tam gdzie odpali się człowiek kąpał. W tej chwili tak przyszedł tutaj na sesję, takim takim wcześniej przychodziłem aleją. Ta strukturka, która tutaj płynie od Żmigowskiej wzdłuż szkoły do Piotrowicy. Nie ma wody w ogóle i nie widać rowu. Jest tak zarośnięty, że jeszcze nigdy ten ruch tak nie był zarośnięty. I tak się zastanawiam, że za czasów komuny człowiek się tam kąpał, łapał tam te wykręce,
Mamy XXI wiek, środki unijne, piękne państwa, jak wszyscy mówią, i tak my zarastamy narody. I tak sobie pomyślałem, że co nie jest dobry moment właśnie wtedy, kiedy to nie jest susza, bo nie było upadku, nie ma po prostu gramofonu, sucho. Żeby złożyć wniosek o zarządcę tego terenu, tego cieku wodnego, żeby tam naprawdę przeprowadzić jakąś taką solidną narrację. No, tylko to takie poszerzenie tego zwierzchu, które nie sięgną, ale tylko wyprowadzić to, zrobić tak, żeby to naprawdę było ważne, bo inaczej nigdy z tego nie wiedzieli. No co roku chodzę ile lat do rządu? Chyba założę jakiś komitet, skrzyknę trochę ludzi i sami własnymi środkami, własnymi siłami spróbuję tą troszeczkę wygłosić, posprzątać, rzucają tam gdzie butelki, podobne jakieś tam części różnego rodzaju, parasolki, wszystko, butelki. Bo jak założę inne, to przeciwnie, nie widać, prawda? Może gdyby to było ładne, to może ktoś by to szanował. No, nie wiem, no i tak te próby, wiesz, pamiętam w Telecji 2002-2006. Zwracam się do pana Kuchały, do pana Ziomka, bo razem byliśmy w tej kadencji. Również podejmowaliśmy jakieś próby, żeby to w tym kierunku pójść. No i minęło tyle lat i jest to, nie wiem, czy gorzej, może tam tak samo, ale nic się nie robi, żeby to poprawić. Czy jest jakaś możliwość, żeby tutaj, myślę, że to zgoda wszystkich radnych, żeby wystąpić do zarządcy, żeby po prostu. Jeżeli oni nie. Ale ja nie będę odpowiedzieć, my nie mamy pieniędzy i tak dalej, ale może tak jak ramach jakiegoś porozumienia, pozyskać jakieś środki i ten ciepło bym doprowadził do takiego stanu, jak mówię, jak sprzed wielu, wielu lat. Panie radny, muszę tak, wie pan, czyim zarządem jest ten ciepło wodny? Myślę, że gdzieś tam w Trzebicy, w Wrocław, tak, czy widzę Wrocław. Wody Polskie. Wody Polskie. Wody Polskie leży do przedtem pod panem. Midurskim było Strzelnicy, ale niestety teraz zarządzają Wody Polskie. Ale myślę, że nie ma znaczenia, kto zarządza, prawda? Tylko kwestia. Edukować musimy przede wszystkim naszych mieszkańców, żeby nie wrzucali, że zarosło, bo wiadomo, powinno to być obkarzane. Nikt nie mówi, że tak powinno to wyglądać. Ale jeśli chodzi o święcenie, to któż to święci? Przyjechał ktoś tam z zewnątrz, nie, to nasi mieszkańcy. To jest przykre, że ciągle edukujemy, publicznie się wypowiadamy, jak jest źle, jak jest brudno i ciągle ludzie lekceważą to, tak jak między innymi pana, każdego z nas, jak inni, że coś takiego jest. Nie wiem jak to, czy to musi płynąć pokolenie, żeby zrozumieli, że jednak sami siebie zaczuwamy, niszczymy to, co na planie. To przykre, smutne, cóż więcej będę komentował. Także proszę bardzo, radny Kuchała. No myślę, że tutaj na temat tej kwestii, jeżeli chodzi o Polskę Wodną, mamy podobną sytuację z Mokrowej. Od remizy na 3 metry już trzcinę rosną i jest 2 lata już walczymy o poprawę tam tej sytuacji, bo przecież myśmy na parę lat już wpływali w tym regionie. Dobrze, że jest sucho, no to nie ma tego zagrożenia. No, jednak słuchanie na nie coś obiecują, że w tym roku jakaś tam część będzie robiona. Czyli myślę, że tu akurat do tej sytuacji, do wystąpienia, jeżeli są zagrożenie zanieczyszczone i zarośnięte, to by chyba myślę, że można było. Bo jeżeli nie będziemy się upominali, to na pewno nikt nie przyjdzie i słuchajcie, to ja zawsze mówię, zapukali, a co mam tutaj w Tysicach zrobić? To przecież tutaj jako wniosek, to można spokojnie wystosować do polskich gór, to zrobienie kapitalnego remontu, powiedzmy tego jego i ciepło, to jest ich wniosek. Szanowni radni, myślę, że ten wniosek pana Roberta Musiałaka przegłosujemy. Zwiększyłem się tutaj jeszcze kilka słów uzupełnić. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, jaka być może będzie odpowiedź tam. Ale to ministrowi, jeżeli będzie odpowiedź, która nas nie satysfakcja, która nic nie zmienia, to ja się zastanawiam, czy tak. No dobrze, no nie chcę tym się zająć, no to prawdopodobnie chcę mieć na sobie, jeśli chodzi o Krakowę, to ta się zastanawia, czy gminy Dusice nie stać na to, gminy przyjazne dla środowiska, dla mieszkańców, na to, żeby w którym środku wygospodarować środki w budżecie. Ale może pan nie na swoje wykonywać inwestycje i pan wie o tym dobrze, to jest nie. A nie, za to oczywiście pewne zarządcy, czy o to mi chodzi. Panie Robercie, mamy tyle zadań do wykonania.
że przebranie na siebie zadań, które należą do państwa polskiego, za które państwo pobiera od nas podatki, nie należy do naszych zadań. My mamy ropę stanu państwa na utrzymaniu, groby gminne, cieki gminne, mostki, wszystkiego dookoła. Natomiast oczywiście jesteśmy zainteresowani. Nasze spółki to wykonują perfekcyjnie, jesteśmy z pracy tych spółek zadowolone. Co roku określamy sobie harmonogram. Natomiast nie możemy dodatkowo zajmować się jeszcze, że tak powiem, zadaniem, które nie należy do nas jako do gminy, czy nie jest naszym zadaniem. Po pierwsze dlatego, że nie jest to nasz trwały, absolutnie nasz trwały inwestować. Nie możemy. A po drugie dlatego, że też oni mają ograniczone środki. Natomiast jest kwestia tego typu, że rzeczywiście jest to strategiczna rzeka. W związku z od kilkunastu lat widzimy już nie ocieplenie klimatyczne, tylko karta zdrowia klimatyczna, która nadciąga od nas o te południe. I sytuacja wygląda w sposób następujący, że jeżeli rzeczywiście udało się pozyskać środki na przeprowadzenie gruntownego remontu tej rzeki płynącej będą między rzeka płynąca, to jesteśmy zainteresowani naszymi słowami, możemy to wykonać. Natomiast na dzień dzisiejszy my jako gminy nie przewidujemy środków na to, żeby inwestować w miasto i środki trwałe, ponieważ mamy tyle rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o nasze szczegóły terenu, nawet przełożenie chodnika od parku niepodległości w kierunku, że tak powiem, znowu. Też takich środków szukajmy, a nie, że tak powiem, wrzucajmy sobie dodatkowe zadania, na które, że tak powiem, nie mamy też środków i tych środków my jako instytucja nie jesteśmy w stanie pozyskać, bo tak jak stwierdziłem na samym początku, nie jest to nasz przedmiot, który powinniśmy remontować. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Panie burmistrzu, nie, może głosujmy może też. Ale to jest ważne, co powiedzieć. Ale panie burmistrzu, proszę, ale nie głosuje panie ten wniosek i wtedy pan się odniesie do tego. Proszę. Szanowni radni, bardzo proszę przegłosować wniosek związany ze zgłoszeniem cieku wodnego z Pruga do Wód Polskich w Lesznie o no i myślę, że to konserwacja tego roku. Bardzo proszę, kto dla mnie jest za. Dziękuję bardzo, jednogłośnie, więc nie pytam 10 za. Dobrze, panie, proszę bardzo. Czy tak jego odpowiedź na to, co pan tutaj wygłosił, bo powiedział pan, że gmina nie przewiduje środków na to, żeby to realizować. A ja mam takie pytanie, skąd pan wie, że gmina nie przewiduje? Przyrodzimy sobie o radę. A sam pan wie, czy ja radę nie zdołam przekonać do tego, żeby w którymś roku w budżecie zapisać jakieś środki. Dlaczego pan mówił, że gmina nie przewiduje? Też pan wie, że pan o tym nie dyskutuje. Bo dzisiaj się tego nie da na radę, że wie, że pan nie przekona. No być może, ale to było. Znaczy od tej rzeczy rozmawiam. Pierwszej kolejności, zawsze tak było na przykład. My musimy egzekwować do tych, o których ma należy utrzymanie tego roku. Za wszelką cenę zrobić wszystko, żeby to było zrobione. A nie, że wyprzedzimy i zaraz znajdziemy jakieś środki, które się w życiu po tym nie popisał, żeby na dzień dzisiejszy szukać w budżecie środków, nie robić ruch polskich wód w Lusicach. No to na to zgody mojej, to już od razu zgodę ubierzmy. Na pewno nie. Czyli to są ostatnie słowa. Ale to trzeba nie robić. Proszę panu powiedzieć, że będziemy. Ale nie ma, ja nie mam ani czasu. I tak pan to. Ale proszę mnie zrozumieć, że fałujemy ciągle ten sam temat. Dobrze, ale ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, proszę przejść. Panie Przewodniczący, mi o to chodzi, żeby gminę wszystkie pieniądze wrócić z gminy. Tylko czy gminę wszystkie ustawy, na przykład drogi powiatowe, bo czy drogę województwo w porozumieniu, województwo powie daje pieniądze, gmina dokłada, gmina realizuje, prawda? Na przykład, proszę przed. O takim rozwiązaniu mówię, że jeżeli na przykład Wody Polskie nie są w stanie, powiedzą, że w całości tego traktuje, bo mam naprawdę tyle wydatków, że jesteśmy w stanie, ale jakąś tam część jesteśmy w stanie dać. No to wtedy zawiera się porozumienie, gmina swoje jakieś tam część środków i tworzy taką spółkę, która pozwala na to, żeby coś zrealizować, prawda? O takim rozwiązaniu, mam na myśli. Szanowni radni, wniosek jest, w związku z powyższym myślę, że dostaniemy odpowiedź. No cóż, będziemy tutaj w tej chwili się czekam na ten wniosek. To nie ma sensu. Jeszcze wniosek? Proszę bardzo, radny cześć. Nie mam przyszło, bo wiele mówi też o tym drogie, bo byłem na basenie. Na basenie nam to jest zgroza, co tam się dzieje. Ale nie wracając do tego. Idąc tutaj, jak jest nasz ośrodek zdrowia, który mi się podobał bardzo, bo to bardzo ładnie zrobiony jest,
ale te drzewa, które rosną między drutami, to jest makabra. Czy to nie można energetyka albo tutaj jakimś pousuwać te drzewa, albo pobić je na bo tam kiedyś może dojdzie do prawie. Tylko tam trzeba posiedzieć, miasta. Koło ośrodka zdrowia naszego, tam nowego, U nas, tak, można nas to ulicać. Tam już to mówiąc, traktujemy to jako wniosek o usunięcie zatrzymanie pod drutami energetycznymi. No i między drutami, jak? Dobrze, ale musimy te przewódki sprecyzować. Dobrze. To z radnych jest za tym, mamy ten wniosek kierować do załogi. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz proszę bardzo. Nie wiem, czy wniosek, czy taką prośbę na burmistrzu. Proszę, proszę odebrać ten. Chodzi o ścieżkę rowerową dookoła stawu. Stąd te ławki z tyłu, te panie, co sprzątają, nie można co sprząta, oni je nastarczają wynosić tym. Tam odbywają się normalne libacje. Te ławki się nie wiem, czy zabrać tam te z tyłu, co zatrzymają w stawie odbliski, bo tam najczęściej są. Dzieci, alkohol, nie tylko tam to wszystko jest. I tam animacje są na nami do rady. Przyjrzymy się tam. No, a te panie, które chodzą, ja im współczuję bardzo. Nie chcę, bo nie zaproszamy, ale przyjrzymy się tematowi, dobrze? Może być? Proszę. Proszę bardzo. Dobrze. Szanowni radni, jeszcze wnioski. Proszę, radna Olszańska. Jak wszyscy tutaj, a Roman też zgłoszę w Szenirowie miejscowości, tak jak po ostatniej, może zdjęliśmy, zadawałam zdjęcia, nawet można było zobaczyć. Mamy w środku miejscowości dwa rowy, które się zmiegają, prawda? I tam no, jest chyba niewystarczająca przepustowość tego mostka, po prostu wylewa na ogród, na prywatną posesję tam, co już zalewa, naprawdę mamy takie jezioro. To jest przy placu, zaraz naprzeciwko placu Świętego. To jest przedstawiciel Biura Sekcji Spółki Wodnej w Szenirowie. Dobrze i tak, i wnioski przyjmowane na przyszły rok, bo niestety taka jest procedura. Tu Kasia był jako zarządca, to może potwierdzić, ale myślę, że każdy właśnie z takimi porączkami na przyszły rok, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo kwestia pieniędzy, ile tu jest składek. No bo tutaj jest, mamy, ale... co większa uprawa, to naprawdę jest tak, że... Słuchajcie, ja rozumiem, bo głównie było zależne. Nie to, że ma nawet tak zwane pieniądze, ale to nie ma co się do spółek wodnych, do karmy, do karmy na przyszłość. I tutaj jeszcze chciałam tylko prośbę, jak już będą badania, które tutaj pola na drogach przemieniu czasu, to żeby zajechać do Przemierowa, tam na końcu naszej wioski, tam po Szlapliczki, do koło Krzyża. Koło Krzyża na drugą stronę celu, tak. Jeżeli jeżeli nie będzie żadnego celu, a jest to zagrożenie dla mieszkańców, no to być może wtedy przez spółki wodne będziemy się starali jakoś tam tą sprawę powiedzmy tam poprawić. Pierwszy krok trzeba też to, no właśnie mieliśmy przez ludzie na także nie ma problemu, tak jak rozmawialiśmy z kolejnym, ja się złapię, jak konsumar, przedstawić się, jeszcze, proszę bardzo. Ja mam pytanie do tego odnośnie Ośrodka Kultury Sportu. Kiedy będzie zakończony remont? Powiedz pan, jak odpowiedzi na burmistrza, kiedy będzie można korzystać już z tego, czy z tego kina? Czy pan dyrektor to odpowie? Remont już zakończony. Firma wykonuje ostatnie poprawki i liczę też od 2 tygodni, żeby remont zakończony. A kiedy firma zlikwidowała się, gdy zakończy tę inwestycję? Termin zakończenia inwestycji kiedy?
Jakby było tendencja na to, ale tworzenie się nie ma możliwa wniosek do przedłużenia, przeruszyć okresie. Termin zakończenia realizacji był 18 lipca 2019 roku. 18 lipca firma nam zgłosiła gotowość do odbioru, natomiast my stwierdziliśmy, że inwestycja nie jest zakończona. Daliśmy firmę 2 tygodnie na to, żeby doprowadziła do stanu, że tak powiem, używalności, w sensie, żebyśmy byli zadowoleni z tej pracy. Kwestia dzisiejszego trwa jeszcze poprawki wzajemne, że tak powiem, będziemy najprawdopodobniej obliczać karę za zwłokę wynikającą z obsługi związanej z realizacją tej inwestycji. Ale musicie Państwo wiedzieć, że dzisiaj rynek jest trudny, naprawdę jest bardzo trudno pozyskać do tego inwestora. I staram się też o przychylność, bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj już tego pracy jest naprawdę bardzo dużo. Tak dzisiaj mamy niestety rzecz. Dobrze, musiałem tak bardzo prosić. Pani Burmistrzu, jeszcze tutaj dopowiem, jest Pan Dyrektor. Faktycznie zauważyłem jedną rzecz, która tak przecież mnie niepokoi i zaciekawiła od Ministerstwa Kultury w nowym budynku. Ten blaszek, który jest tutaj na tym wejście, nie wiem, czy to jest blacha taka od czoła, znaczy stan tak pod kątem na wysokości kościoła, ona jest taka taka ufałdowana. Piękna elewacja, ładnie to wszystko wygląda, a ta blacha od razu rzuca się w oczy, znaczy nie wiem, czy to jest blacha, czy to jakieś tworzywo sztuczne, ale jest taka ufałdowana, od razu z daleka, jak słońce świeci, od razu się rzuca w oczy. Też zwróciliśmy na to uwagę, zwróciliśmy do wykonawcy, staramy się dedykować do tego, żeby to wymienić tą blachę, bo nie spełnia, zwróciliśmy to. Pytanie, jak się do tego odniesie, mając pan już mówił, jest to fundat, żeby się pan potrącił się do blachy. Pierwotnie tak, to miało być na razie budowy wykonane z innego materiału, z tego względu, tak? My to zobligowaliśmy do tego, żeby on to wymienić, tak? To było mniej więcej. Tak, uzgodnione, teraz zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście nie zrobi drogi o zakończenie, to będziemy po prostu potrącać za te rzeczy, które nie zostały wykonane zgodnie z umową. I tutaj niestety będziemy musieli jeszcze wstrzymać, że tak powiem, do wycenić i odjąć od kwoty. Na pewno zabezpieczenie, bo będzie to zabezpieczenie. Dobrze, dziękuję. Czy już mogę zamknąć sesję? Kiedy będzie sesja planowała? W sierpniu jest czy dwa? To znaczy nie przewidujemy w sierpniu, bo ta była z konieczności z tym właśnie zmianami wieloletnimi, proponuję łącznie z zaciągnięciem kredytu, niż odsetki po prostu. Ale jeśli by cokolwiek się działo, to znaczy, ma jakiś pomysł, że nie będzie pan powiedział? Nie, zrealizujemy to, co mamy we wrześniu. Myślę, że nie ma problemu z tym, które są stałe w planach sesyjnych. Szanowni Radni, dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Miasta i Gminy Rusice. Dziękuję bardzo.